Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Rosso i ekspimy dzisiaj tancerza. Jesteśmy na bazyliszkach, będziemy sobie tutaj cisnąć najprawdopodobniej, nie wiem do którego levela, ale powoli będziemy sobie tutaj ekspić. Dlaczego tutaj? Z tego względu, że po pierwsze można tutaj sobie łatwo zarobić, dorobić. Z tego względu, że skóry z bazyliszków są dosyć wartościowe i leci ich dosyć dużo. Biorąc pod uwagę to, że na przykład rzeczy z wilczego plemienia są po 3, 4, 6 tysięcy, a tutaj na przykład stak takich trzech skór najtańszy jest za 11 tysięcy. W dodatku u jakiegoś NPC-ta, nie pamiętam u którego teraz to było, ale u jakiegoś można było sprzedać je trochę drożej. Także jesteśmy w stanie to opchnąć troszkę za troszkę większe pieniądze, a w dodatku no przeważnie jest tu pusto, mobów jest tutaj dosyć sporo, powiedzmy exp leci przyzwoicie i można sobie tutaj expić. Gdzie można by było jeszcze expić na tym levelu? No można by było albo na pokątnikach sobie poexpić, ale nie chce mi się zasuwać tam do sosnowego ludzia, czy gdzie to tam było, na pszczołach, to jest ta sama droga, to samo miejsce praktycznie, tylko że inne jaskinie. No ewentualnie jeszcze koboldy, ale na koboldach jest w trzy dupy ludzi, zawsze, znaczy przeważnie. Powiedzmy, że tak statystycznie, jak 5 razy tam poszedłem, to 4 razy były zajęte ekspowisko, raz mogłem sobie poexpić tak faktycznie, także przynajmniej jak kiedyś grałem, nie wiem jak to jest teraz, ale zgaduję, że jakoś bardzo się to nie zmieniło. Więc jesteśmy na bazyliszkach. Chciałem wam, znaczy większość osób zna te ekspowisko, dużo, bardzo dużo osób tutaj ekspi w sumie na przedziale 45-50. Z tego względu, że po pierwsze jest tutaj spokój, a po drugie skóry. Skóry, z którymi można sobie ładnie dorobić. Kiedyś było tak, że one były po... kurczę, teraz nie pamiętam jak to szło, ale na przykład chyba skóry ze srebrnego bazyliczka były za 3000 chyba, z magicznego było za 4, a te z purpurowego za 6. Nie pamiętam, nie chcę was okłamać, ale jakoś, no były dosyć drogie, także też można było sobie ładnie tutaj dorobić. Pamiętam jak ledwo co zaczynałem w sumie tropicielem grać, to jakiś właśnie ziomeczek do mnie podbił i dał mi całe EQ właśnie skóry ze srebrnych, magicznych i purpurowych bazyliszków, dzięki czemu miałem łatwy start, bo miałem 20 level chyba i po prostu podbił, dał mi handel, oddał mi wszystkie te skóry, no i mogłem sobie to sprzedać i mogłem sobie dorobić trochę na początku, co było dosyć fajnym przeżyciem, powiedzmy, bo no nie oszukujmy się, rzadko kiedy kto wam daje za darmo pieniądze w Margonem, chyba że traficie na mnie, to może dostaniecie kiedyś. Aha, tutaj nie idziemy. Tutaj są zbyt wysokolevelowe postaci dla nas. Ale no, często ja rozdaję pieniądze, jak nie mam co z nimi robić, także... Także czasem komuś mogę coś rzucić. Chyba że ktoś się mnie pyta, na przykład: ej, Rosso, daj pieniądze, albo daj hajs. To wtedy nie daję. Także no. Co mogę wam powiedzieć, kurde, 500 subskrypcji wybiło, jest czwartek, dzisiaj wylatuje odcinek, czyli w piątek, także jestem dzień przed. Swoją drogą wczorajszy odcinek z Darkesta polecam sobie obejrzeć, bo było ciekawie, nie dość, że szliśmy na bossa, 8-funtówkę, to po drodze jeszcze poszliśmy na Shamblera, czyli na drugiego bossa i było, no było bardzo ciekawie, powiedzmy. Dobra, tutaj musimy zrobić to turowo. Musimy pocisnąć najpierw purpurowego, a teraz nie ma znaczenia. No, było bardzo ciekawie, także polecam sobie zobaczyć. Swoją drogą dzisiaj o 14 też odcineczek wlatuje. Mam nadzieję, że wyrobię się ze wszystkimi odcinkami, bo wyjeżdżam teraz w sobotę. Także mam nadzieję, że wyrobię się z wszystkim, żeby to nagrać. I żeby to powrzucać wszystko, bo mam dosyć sporo do nagrywania, żeby codziennie te odcinki wlatywały. Jak się nie wyrobię, to będzie ich po prostu troszkę mniej, jakoś to rozdzielę wtedy, nie? Trochę już mam w zanadrzu, także nie powinno być źle.
I co jeszcze? 500 subskrypcji wybiło, także za niedługo zbliża się odcinek taki specjalny troszkę. A propos właśnie tych 500, kurczę, zaś się zbugowało. A propos tych właśnie 500 subskrypcji, także też polecam sobie poczekać i zobaczyć, bo może być fajnie, chyba, powiedzmy, zobaczymy. Na pewno w związku z tym będzie loteria, jak już wystartuje event wakacyjny. Tylko, no właśnie, nie wiem kiedy wystartuje. Najprawdopodobniej koniec lipca, początek sierpnia, coś takiego. Z tym, że no, ja na początku sierpnia dopiero wracam i nie wiem jak to będzie wyglądało z tym wszystkim. Czy się w ogóle wyrobię, czy będę akurat na początku eventu, czy będę gdzieś w połowie, czy jak, czy pod koniec, nie, pod koniec raczej nie, ale się okaże. Wszystko wyjdzie w praniu. Jeżeli nie będą wlatywać odcinki z eventów, to znaczy, że się nie wyrobiłem jeszcze i jeszcze nie nagrałem niczego, bo jak będzie tylko event, to od razu wleci. W momencie, kiedy będę miał okazję, żeby nagrać coś z eventu, to w tym momencie wleci odcinek. W poniedziałek, w środę albo w piątek. Także jeżeli na przykład event wystartuje w poniedziałek, to najprawdopodobniej w środę od razu będzie odcinek z eventu. Jeżeli nie będzie, to znaczy, że się jeszcze nie wyrobiłem w ten sposób. O kurde. Przeżyliśmy. Nice. Te srebrne bazyliszki są paradoksalnie najgroźniejsze. Z tego względu, że one mają stałe obrażenia. Bo magiczne i purpurowe walą od błyskawic. A błyskawice są bardzo niepewne. Mogą wam zadać jeden obrażenia, albo mogą wam zadać 6000 obrażeń. I to jest ten plus, powiedzmy, jeśli chodzi o walkę. Bo szansa na to, że zada wam ogromną ilość obrażeń, jest mała. Dlatego, no, największa jest szansa na to, że przeżyjecie. A z takim na przykład bazyliszkiem srebrnym, no jest problem, nie? Bo on cały czas ma stałe obrażenia i cały czas wali od zimna i jeszcze z was spowalnia i tak dalej, widzicie? Teraz mi zjechało 40% HP, bo miałem PH. I musiał siąść jakiś dobry hit. Dlatego lepiej na razie sobie... najlepiej się leczyć, nie? Cały czas. Aha. No i tutaj mamy trójkę. Udało się, bez problemu. Fajnie. Mamy połowę ekspowiska wybitego i już 76%. Także jak widzicie, ten exp leci tutaj całkiem ok. Nie ma tragedii. Na pewno na koboldach by leciało trochę szybciej. Ale z drugiej strony nie jest tam tak spokojnie. Często trzeba czekać, często trzeba walczyć i tak dalej. Także, że lepiej sobie na spokojnie posiedzieć i poekspić. W międzyczasie, jak będziecie czekać na przykład na resp, pies mi szaleje, za muchą goni, kurczę. Jak będziecie czekać na resp tych tutaj przeciwników, możecie sobie wejść na aplikację. Na aplikacji możecie sobie dobić level, czekając na właśnie resp tych tutaj dziwolągów. Także polecam korzystać z aplikacji Margonem Mini, czy jak to się tam nazywało, bo kurczę, tam jest najlepsze, w sumie chyba, no, szczerze mówiąc, dużo wygodniej się tam XP, bo może nie zdobędziecie tylu jakichś tam ciekawych przedmiotów i nie będziecie w stanie XP cały czas, ale no właśnie, macie 50 punktów staminy, plus jest szansa, że coś wam wyleci, jakaś podka, która wam tą staminę zregeneruje. Jak chcecie, możecie sobie dokupić staminę, no i w dodatku, no, nikt wam nie siedzi na tym, nie? Na ekspowisku. Z tym, że jest ten minus, że na niektórych ekspowiskach na przykład losuje wam słabych przeciwników. Czyli na przykład jesteście powiedzmy na góralach, on wam wylosuje na przykład 5 walk, nie? I jedna walka będzie mieli jednego górala, drugą walkę będziecie mieli 4, na przykład w grupce, i potem będziecie mieli same kozły, nie? Pojedyncze sztuki przez ostatnie 3 walki, także no, jest czasem słabo, ale jest ten plus, że nikt wam tam nie przeszkadza. Dużo szybciej się tam XP na pewno, także polecam. Na tropicielu głównie tam siedzę, bo na ingoti się mi słabo XP. Na tych, na Agitriadzie też słabo,
Ogry też słabo w sumie. A tak to nie mam nigdzie żadnej innej, żadnego innego miejsca do XP-nia, także w sumie głównie na aplikacji przesiaduję i XP-ie, o ile w ogóle jestem na niej, bo też nie często wchodzę. Także no, teraz na pewno jak mnie nie będzie, to trochę sobie podekspię tego tropiciela, tak żeby właśnie na aplikacji, jak będę miał chwilę wolnego, tak żeby jak przyjadę, to żeby można było gdzieś indziej iść na jakieś ekspowisko, na którym będzie ciekawiej, powiedzmy. Chociaż, żeby to zrobić, bym musiał wbić chyba 170, 160, nie wiem, na której jest tam ta sekta, czy co to tam. Tam wtedy jest ciekawiej już trochę. Zaraz mi się skończy ten lek, także będzie trzeba przerzucić z magazynu, tego, z depozytu. Albo wyślę sobie na pocztę po prostu. Albo kupię. Ale nie mam tego wywołania aukcji, także będzie trzeba sobie przesłać na pocztę tutaj. I odebrać na apce. Tutaj najpierw. No, zaraz skończymy ekspowisko. Teraz pytanie, czy starczy nam tych przeciwników, żeby wbić level? Ładnie. Ledwo, ale sobie poradziliśmy. Oj. Przy okazji, zrobimy sobie szybki porządek taki, żeby było kolorowo. O, proszę bardzo, pyk. Tu. Teraz tak. Ach, źle to zrobiłem. Co ty robisz, hopie? Co ty robisz? Tak. I wiewiórka i nornica. Na odwrót. Nornica i wiewiórka. W ten sposób. No, ale mamy teraz kolorowo. Znaczy kolorowo było, ale mamy teraz porządek przynajmniej. Lecimy. Starczy nam, jak myślicie? Chyba nie starczy, co? 8%. Chociaż. 7,7. Co ja gadam? 8,7. 7,7, dobrze. 7,7 i teraz pytanie. Ile ty jesteś w stanie mi dać expa? Zaraz. 30. Słabo. Pójdziemy tędy. No nie starczy nam ich. Kurczę, braknie nam jakoś 5%, żeby level dobić. Ale to wyjdziemy na zewnątrz i dobijemy kilku z wilczego plemienia po prostu, żeby wbić ten 46. Tutaj jest grupka jakaś. Teraz byśmy musieli paść, to by było śmiesznie. No, bez kitu, 5% braknie. Dobra. To wyjdziemy. Wywerny. Raczej nie bardzo, chociaż dobra, ubijemy ją. Zawsze jakiś exp dodatkowy. Te 20 może braknąć akurat. Z tego nawet expa nie dostaniemy, także mniejsza. Wbijemy na szybko tutaj pod nich. Tutaj mamy no 1%, także też słabo. Och, 0,1%, jeszcze gorzej. A, wyjący wąwóz. Tu są już górale, się zaczynałem, także tam nie idziemy. No. A to wyrzucimy, nie chcę tego. Po co mi to? I patrzcie, widzicie? 5000 za jeden item. No halo. 2%. To już te skóry się bardziej opłaca brać. No, tam 7000. Okej, okay, zniszczyć. I jeszcze 1,1%. Akurat myślę, że... szlachetny bazyliczek. Też jeszcze jego ubijemy. Tutaj tą dwójkę na pewno. Ciekawe, czy dostaniemy skóry z nich jakieś? Coś, cokolwiek? Nie. Dobra. 90%. 7. I... O! No i jeszcze nam zostały 0,2. Także... No, 46. Moi drodzy, teraz lecimy do siły. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Szerokości i do usłyszenia.